Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, ekonometria, mikro, makro i wiele innych przedmiotów. Całość oferty naturalnie możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl, a dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z algebry macierzy, a dokładnie z prostego może się wydawać dodawania macierzy. Musimy na pewno o tym pamiętać, że można ze sobą dodać tylko i wyłącznie dwie macierze, czy przykładowo w ogóle macierze, które mają dokładnie te same wymiary, a więc mają taką samą liczbę wierszy, co liczbę kolumn. Ja akurat, tak jak widzicie tutaj, mam dwa przykłady, gdzie dodajemy ze sobą dwie macierze kwadratowe, czyli o tej samej liczbie wierszy co kolumn, o wymiarach 3x3, czyli macierz kwadratowa rzędu trzeciego. Więc w tym momencie, jeżeli chcę dodać macierz o wymiarach 3x3, to mogę tylko dodać ją do macierzy też o wymiarach 3x3 o dowolnych elementach. Wynikiem dodawania, sumowania dwóch macierzy powstaje nam nowa macierz też o wymiarach takich samych, jak one były na wejściu, czyli też 3x3. Jeżeli na przykład moja inna macierz ma wymiary 2x3, czyli dwa wiersze i trzy kolumny, to mogę ją dodać tylko do macierzy 2x3 i co mi wyjdzie, to suma też będzie miała wymiar macierzy po wymiarach też 2x3. Żeby sumować dwie macierze, teoria mówi o tym, że trzeba dodać poszczególne elementy do siebie, czyli ten element dodaje do tego elementu, tu wpisuje wynik. Na przykład ten element znajdujący się po środku dodaje do tego elementu, tutaj zapiszę wynik. Ja Wam bym polecała zapisać to w postaci prostej formuły, czyli dodawanie. To dodaje do tego elementu mu odpowiadającego i ten element najlepiej będzie wziąć opcję kopiuj, bo ciągle zapisywać formułę to jest dość uciążliwe. Zaznaczyć pole, gdzie chcemy dokonać sumowania wszystkich elementów dla siebie i zrobić wklej specjalnie i formuły. Jeżeli tylko zaznaczę samo słowo formuły, to nic się nie zmieni poza tym, że przekopiowano formułę i zobaczcie, odpowiednio ten wyraz został dodany do tego wyrazu w samym narożniku. Narożnik plus narożnik daje nam wyraz w narożniku. Element, który był w drugi wiersz, pierwsza kolumna, dodaje do elementu drugi wiersz, pierwsza kolumna też z drugiej macierzy i w tym samym miejscu pojawia się nam wynik sumowania, czyli 6 plus 2 daje 8. Mamy tutaj wyniki. Jeżeli chcecie na przykład sumować, dodać do siebie dwie macierzy A plus B, które macierz A wygląda tak, macierz B tak, czyli obie są o tych samych wymiarach 2x3. Niekoniecznie w tym momencie jest to macierz kwadratowa, to nie jest, to jest dowolna, swobodna macierz. I na przykład, no zróbmy nie dodawanie, a odejmowanie. Odejmowanie jest rodzajem dodawania, jak wiemy, czyli jeżeli mogę na przykład zapisać, że A minus element z macierzy B i suma, czy tutaj równa się, to zobaczcie, 1 minus 1 naturalnie jest 1. Jeżeli Ctrl C wcisnęłam, skopiowałam tą komórkę, to od razu mogę nacisnąć Ctrl V i wynik, ale jak zobaczycie, no się robiły, przekopiowało się również formatowanie. Dlatego ja Wam po skopiowaniu pierwszego takiego obliczenia polecam zaznaczyć obszar, gdzie ma być również dokonane to samo obliczenie i prawym klawiszem wśród opcji wklej specjalnie wybrać pozycję formuły. Klikamy OK i wszystko, co tutaj już mamy, mamy zrobione. Nawet formatowanie jest dość podobne do typowych zapisów macierzowych i wszystko się zgadza. Ze sobą zostały odjęte elementy pierwszej macierzy minus elementy z drugiej macierzy i mamy wynik wpisany. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.